Hej, cześć, Marko, z tej strony ja Ci Wam przedstawię kupiony okazjonalnie komputer do tytułów, do retro tytułów, jeśli chodzi o gry z lat 80. oraz 90. Komputer się składa z karty dźwiękowej nieznanej mi firmy i modelu, karty graficznej MSI, dysku nadane Samsunga 15 giga, 15,5 około, stacyjne dyskietki nieznanej firmy, dysku systemowego Maxtrona 9-gigowego oraz napędu też nieznanej firmy. Dość nie pamiętam jakiej firmy, ale znam moc. 125 W. Nie przerażcie się tym. Ten komputer ma tylko 800, przepraszam, 433 MHz procesor, z czego właśnie będzie upgrade'owany do 850. Sami widzicie, jak tu jest umiejscowiony zasilacz. Żeby zdjąć chociażby samochłodzenie, trzeba wymontować zasilacz. Jest tutaj niecałe 200 MB RAM-u, jedna kość 64 MB oraz jedna 128 MB. Stacja na dyskietki. Jeśli chodzi o cenę tego komputera, to zapłaciłem za niego dychę, ale kupiłem jeszcze drugiego, który faktycznie poszedł na części, za kolejną dychę. Także mam za dwie dyszki, no, super maszynę. Taką bardzo chciałem mieć pod Windowsa 2000. Powiem tak, ja ten komputer będę downgradeował do Windowsa Millennium, czyli zdaniem wielu ludzi do najgorszego Windowsa, który mógł tylko powstać. Jednakże ja mam z tym Windowsem, że tak powiem, wspomnienia, ponieważ właśnie pierwszy komputer, którego dostałem kiedyś od cioci, to był właśnie na Windowsie Millennium. Ten taki stary komputerek dostałem kiedyś na procesorze z adapterem. Jeszcze kiedyś były takie coś w stylu pamięciowego procesora, gdzie się wkładało sam procesor, zakładało się chłodzenie i się wpinało jakby w socket. To były takie jeszcze Pentiumy kiedyś, nie wiem czy znacie. Wielu z Was pewnie nie wie, o co chodzi. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to jest karta graficzna o wydajności 64 MB. Karta dźwiękowa z trzema wyjściami jack 3,5 mm oraz jednym takim, coś jakby ala drukarkę, coś pomiędzy drukarką a VGA. Karta graficzna VGA oraz S-Video oraz płyta główna, dwa gamingowe porty, tak zwany port COM, port do drukarki, dwa USB oraz PS2. Zasilacz ma jeszcze takie typowe dla tych starych, dawnych zasilaczy wyjście do monitora. Kiedyś były takie monitory CRT właśnie tak podpinane oraz standardowe zasilające. Nie ma tutaj wyłącznika. Ogólnie w tym komputerze było masakrycznie dużo kurzu. To, co jeszcze zrobiłem w nim, to wyczyściłem zasilacz. Trochę jedną ręką nie bardzo mnie z go podłączy, także ja daję pauzę i zaraz do was wracam już po podłączeniu tego komputera. No już jestem, tutaj komputerek został podłączony. Monitorek mój też pierwszy, który dostałem, typu LCD, także odpalamy maszynę. Nie należy do najcichszych, chociaż miewałem już głośniejsze. Jak widać procesor 463 MHz. BIOS 99 roku, teraz sprawdza mi wszystkie napędy z Life i Master. Jak widać, trwa uruchomienie systemu Windows. Stosunkowo szybko się uruchamia. Nie wiem, czy jest jakaś różnica między XP i 2000, jeśli chodzi o tą maszynę. Czasami mi tutaj napęd nie chce się za pierwszym razem otworzyć, być może zaprezentuję. O, widzicie? Łapię dopiero za drugim razem. Widać, komputer się włącza, Windows 2000. Dlaczego na razie tego komputera nie używam do retro gier? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Zbyt słaby procesor, moi drodzy, bo to jest 463 MHz, jak widzieliście.
A na razie mam jedną grę, Derby Destruction, no, która muli cholernie nie na tej maszynie. Mimo iż ten komputer ma niecałe 200 mega RAMu, to jest podane w kilobajtach, zobaczcie sobie. 1,95,1,28 KB. Możesz sobie to przetłumaczyć, ja nie jestem w stanie ogólnie. Ogólnie instalkę Windowsa 2000 robiłem bez klucza, nie powiem z jakiego źródła mam i czy oryginał, czy pirat. Wolałbym takich rzeczy nie mówić. Jak widać, komputerek sprawny. Czy tutaj pokażę sterowniki. Proszę bardzo, wszystkie zainstalowane. Łącznie z kontrolerem dźwięku, wideo i gier. Na razie nie mam tutaj żadnych głośników i widzicie, jak na patencie zrobiłem myszkę. Nie mieści mi się tutaj po prostu. Zrobiłem coś takiego. Bardzo prosto. Kawałek deski i kilka wkrętów. I w zupełności wystarczy. Myszka też już wiekowa. Logitecha. Jeszcze to z kulką. Ale działa, działa. Także nie narzekam. Widzimy dwa dyski systemowe o pojemności 8,5 GB. No pokazuje ten gigabajt mniej, ale w realu jest 9,7 GB. I dysk o pojemności 15,2 i 0,2 GB. No czyli 15 GB, chociaż pokazuje 14,2 GB. Pokażę może, w jakiej części jest dysk systemowy zajęty. Proszę bardzo, taka jest część dysku systemowego. I on mniej więcej w takim przedziale będzie. Mamy tutaj również, powinniśmy mieć i mamy dyskietkę. Słyszeliście? To jest zawsze taki dźwięk, gdy dyskietka nam się, że tak powiem, nie załączy. Ponieważ jeżeli nie mamy dyskietki włożonej, to taki dźwięk mianowicie będzie. Jeżeli włożymy dyskietkę do stacji FDD 2,5 cala, przepraszam, 3,5 cala, co ja plotę, 3,5 cala, to nam taka dyskietka z automatu pójdzie. Jeżeli nie pójdzie, to właśnie w moim komputerze jest tutaj dyskietka 3,5 cala, jako stacja dysków A. System Windows oczywiście w wersji czysto 2-bitowej. Co tu dużo gadać? Fajna maszyna za niewielkie pieniądze. Polowałem, szczerze powiedziawszy, na tak tanią maszynę, ale nie sądziłem, że aż tak tanio zdobędę. Za dwie dychy jeden komputer zrobić z dwóch. To jest naprawdę śmiechu warte. Zasilacz z drugiego komputera poszedł do mojego komputera, który był bez dysku i zasilacza. No, kupiłem dysk za dwie dychy 80 na ID i zrobiłem go też. I leży już, mam na szafie. Jak widać, fajny komputerek, mi on bardzo, bardzo mocno się podoba. W szczególności ta obudowa nie jest może ona tak czadowa jak ta, którą mam od mojego wychowawcy, ale zdaje w 100% egzamin u mnie. I jeszcze jedna fajna rzecz. Tutaj dostałem kluczyki do FDD, przepraszam, do HDD 3,5. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, to przygotować. Boże, gdzie mam te kluczyki? Gdzieś ja i tutaj miałem. O, już ja je widzę. Muszę wysypać z mojego zwanego pojemniczka. Zobaczcie. Jeżeli byście nie dowierzali, to są te kluczyki. Widzicie sobie? Ej, trochę skrzanią na. Ja to ogólnie nazywam stacyjką, ale nie powinno tego się nazywać stacyjką. O, widzicie sobie? Ja ogólnie to zazwyczaj stawiam otwarte, bo mnie to irytuje. Także okazja, no. Mega jestem szczęśliwy. Wystarczy trochę mieć pojęcia o komputerach, wiedzieć co gdzie podłączyć i można takie komputery na co dzień robić. Dlatego jestem w technikum informatycznym. Myślę, że ja będę się z wami żegnał. Zachęcam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. Link tradycyjnie w opisie filmu. Zachęcam również do lajkowania i subskrybowania. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko, nara.